Dzień dobry, witamy z Holandii. Właśnie przyjechałam na załadunek, idę się meldować. Co będziemy ładować? Zobaczymy. To tu, ale musimy pojechać do innego budynku. Zaznaczę go sobie, bo muszę w kółko trochę objechać, żebym sobie nie pomyliła budynków. Kieruj się na zachód. Kurczę, tam osobówka jeszcze. Joj, co? Ja to chyba szybciej wysokie. Ile miejsca. No przecież będę zajeżdżać pod rampę na 10 razy, jak tyle miejsca mam. 6 albo 7 powiedzieli. Pewnie będzie 7. Moja szczęśliwa liczba jakoś tak się składa. No wolę mi Patrykiego, masz kuzyna tutaj pięknego. Plomby. Tu już przeciągnęłam linkę celną. Plomba założona i jeszcze tylko ostatnia mi została. Jestem trochę zapawy. Ale jak klient chce, no to nie ma żadnego. Zaplątałam, ale nic. To wszystko to nic. Dobra. Wszystko spięte. Spięte! Dobrze, wypoziomowane. Dobra, jeszcze jedna kawa na drogę. Krema. Gdzie jest? Kofi po prostu. Cukier 0, jest 0, dobra. Widzicie, kolejna firma w Holandii, gdzie wszystko jest jak trzeba. Tam, gdzie się meldowałam na początku, też od razu na drzwiach do magazynu było napisane, mapa była rozrysowana, gdzie jest toaleta dla kierowców. Pięknie, ładnie, kolorowo. Kawa, jak to w Holandii, za darmo dla kierowców. Także też serdecznie gratuluję firmie Bostik za takie dobre warunki dla kierowców zawodowych. Tak będę teraz robić z firmami, wiecie? Tak będę robić. Ci, którzy o nas dbają i traktują nas jak ludzi, trzeba ich chwalić, więc chwalimy firmę Bostik. Ja wiozę akurat kleje jakieś do Czech od nich. A tych, którzy nie, to będziemy przeciwnie, nie chwalić. Teraz wam na szybko powiem, jaka jest sytuacja. Mamy 74 godziny w dwutygodniowym czasie jazdy. Tak dla wyjaśnienia, w dwutygodniowym czasie jazdy można mieć 90 godzin, czyli 16 godzin. Nawigacja pokazuje 14 godzin do rozładunku. A jeszcze chcę dojechać na serwis do Krakowa, więc po prostu jestem królową lewego. Spalanie nie ma znaczenia w tym momencie, bo jeżeli nie zdążę, jeżeli mi pójdzie źle po drodze, to będę musiała zajechać do Opola. Volvi sobie zrobi reset w Opolu i wtedy ja będę musiała jechać. No i witamy na Osnabrücku. Trochę już tu staję, powiem wam, pewnie 20 minut takie podjeżdżanie. No ale dobra, już wolę podjeżdżanie i stawanie, bo to mi nie zużywa czasu jazdy. To sobie co odważnie, to sobie idę lewym, to zobaczę.
oczywiście zakaz uprzedzenia godzinowy od 6 do 20. No ale wiecie, no to mi się opłaca ryzykować. Myślę, że w większości się udaje, tak naprawdę. No ale nic, czekam, zobaczymy, co się będzie działo. Jakoś z tego korka wyjechałam. Dzisiaj dołożyłam pierwszy raz krem, nowy krem z filtrem, z 50. I tego jakoś mi podrażnił skórę. Zobaczymy, jak jutro będzie. Zjadłam, chwilę się położyłam, tak żeby sobie, wiecie, fajnie wyprostować kości, 49 minut. I tak jeszcze bym z 15 minut tak dosłownie poleżała, żeby sobie wypoziomować płyny w organizmie. Ja zawsze mam takie uczucie, jak się kładę. Dosłownie tak czuję, jakby mi wszędzie się tak wszędzie poziomowało. Ale jak co chwilkę słyszę, gdzieś tam parkuję, to sobie pomyślałam, z każdą kolejną minutą jedno miejsce parkingowe na trasie do Polski przed weekendem znika. Nie ma przeleżenie. Trzeba jechać, więc jedziemy. Dobrze, że przyjeżdżam do Polski, bo co chwilkę mamy takie jakby dziury w materiale, przez to, że ja już mam, nie mam pamięci, już nie mam co usuwać z telefonu. Jeden telefon mam, iPhone'a 13, czy jaki jest ostatni, nie pamiętam, ale w każdym razie ostatni Pro i 1000 giga, zapchana. Drugi 250 pełno. Także przyjadę do Polski, będę mogła to wszystko tylko sobie do chmury. Dobra, zjeżdżając z autostrady, dlatego przyhamowali przede mną. Wiecie, jak to jest? Człowiek jedzie, a policja zajeżdża mu drogę i zwalnia. No i generalnie to wszystko sobie wyładuję do chmury, załaduję i będę miała czysty telefon. Będę mogła sobie spokojnie, normalnie nagrywać, bez stresu. Że gdzieś tam ustawię kamerę, przychodzę, patrzę, wyłączone, brak miejsca. Dobra, gazujemy. Kolejny korek. Mi się już nudzi w trasie, jestem zmęczona jazdą, to sobie zakładam rękawiczki, taka moja rozrywka. Nie pytajcie, co jest w tym śmiesznego, albo na czym polega ta rozrywka. Nie wiem, po prostu lubię mi założone rękawiczki. 24 stopnie, wow! Jest pół do 7. Szafniemy to. Kuch! Chodźcie panowie do środkowego, bo tutaj całeczka jest zamknięta. Coś bym dobrego zjadła, jakiegoś wafelka, jakieś ciastko, ale nie mam żadnych słodyczy w aucie. To jest najlepszy sposób na niejedzenie słodyczy w aucie, nie mieć. Kurde, może na radiu zapytał, może ktoś mi coś wytrzeć. Już prawie. Jak nie ma? Miło ciebie spotkać na trasie. Ach, teraz jadę przed tobą, będziesz się musiał cały czas mi w oczy patrzeć. Współczuję. No, masz rację, dam radę. No dobra, zobaczmy, co tu się stało, że był taki korek. Już jest podobno pozbierane, więc... Optymistycznego w tym wszystkim, że nawigacja nie pokazuje żadnych innych korków, więc gazujemy! A gdzie to piwo? Gdzie? Mam tu w takim fajnym, ładnym aucie schowane. Moje auto jest koloru pomarańczowego. Ale jakiej marki? Marki polskiej, zdecydowanie polskiej marki. A ja mówię o aucie, nie o piwie. Myślałem, że o piwie. Mój mówi jeden do drugiego. Kolego z tego czarnego Volvo, co mi wyprzedzałeś. Nie masz czasem długich włączonych. I on mówi, za chwilkę odpowiada. Mówi, ty rzeczywiście, nie zauważył mnie. A ten pierwszy odpowiada. No bo tak jadę, coś mi oko swędzi. Tak sobie myślę, może chce kolega piwo postawić, czy jak. 19, ale jest sobie już połowa maja. Znaczy połowa jest, początek maja. Już nie ogarniam czasu przestrzeni. Nie ma tutaj miejsca, ale musimy je znaleźć. Opcje już dla siebie widzę. Jak to ja z daleka? Wiecie gdzie? Staliśmy tutaj już raz, nie wiem czy pamiętam.
pytacie. I staniemy, proszę Państwa, dokładnie wiecie gdzie? Tutaj. Dokładnie w tym samym miejscu nawet. Tylko teraz tak zrobię, że myślę. Nie wiem, czy pamiętacie, raz tutaj zajechałam w nocy, bo tam bym mogła sobie pięknie wycofać, ale wiecie, jaki jest problem? Poza kamerami, poza tym, poza parkingiem, zapłacić tak czy tak muszę, a w razie czego to, wiecie, mam plomby założone, co prawda to jest tylko głupi klej, ale plomby są założone i to już kusi, a tyłek wystawiony w krzaki dosłownie, no to nie powiedzcie, no gdzie pierwszy złodziej pójdzie, ale mi się te ładne włosy, z tej strony mi się ładne włosy udały, z tej strony mniej. Ale urosły mi te włosy. Może nie będę ścinać, może będę zapuszczać włosy. No dobra, kończymy. Deutschland. Jest godzina 20.16. Robimy dziewiątkę, czyli 5.16 startujemy. 346 km jest na jutro do zrobienia. W tym jest 565 do celu. Więc tak, plan mój jest ostateczny taki, że do Krakowa na serwis nie dam rady dojechać, ale bardzo chcę przynajmniej rozładować. I czasowo to się wszystko zgrywa. Więc robimy to tak, że pojedziemy na rozładunek. Rozładujemy jutro. Firma pracuje do wieczora, więc spokojnie. A po rozładunku wiecie, gdzie pojedziemy? Pojedziemy do Knetpola. Tam zostawię auto po to, żeby mi zamontowali uchwyty promowe. Żeby na przyszłość nie było żadnych problemów, żeby mnie nigdzie już nie naciągali na to, że mnie nie wezmą, bo nie mam uchwytów i tak dalej. Pamiętacie, co było na Sycylii? 750 euro zamiast niecałych 200. Znacznie dużo. Dobra, Volvi się schodzi trochę, odpocznie. A ja co? Mi się kąpać czy nie? A może mi w usta zjeść? Ale pięknie odbija się zachód słońca i światła stacji znowu w ogóle. Ja się już pomalowałam, ale niech mi wyschnie ten tusz, ale pany i panewki, jedziemy. Rozpoczęcie. Deutschland. Deutschland. Volvi. Level up. Jakoś to teraz musimy stąd się wydostać. To chyba po prostu zamieniamy, co? Co wy na to? Policaj. Ale po prywatnemu jeszcze. Mamy piękny wschód słońca, powiem wam ile do celu, przypomnę tylko, wczoraj wam mówiłam, ale dzisiaj wam jeszcze raz powiem. Nic, do celu mamy ileś tam, jak dojedziemy to będziemy, jak dojedziemy to będziemy, to jest moje ulubione powiedzenie. Moje włosy, ale śmieszne, co? Takie. One się ten rozkręcą trochę i będą wtedy normalne. Wykręcę je na opasce i czasami to wejdzie trochę za mocno ta opaska. Berlin. No to jedziemy do. Ale wiecie co? Jaka to trasa była? Zaraz wam opowiem. Witam was z bazy Piemaru w Opolu. Dojechałam. 2 tygodnie w trasie. Za chwilkę pokażę wam podsumowanie tych moich 2 tygodni w trasie. Równo 2 tygodnie temu w piątek wyjeżdżałam. Jest piątek 15. Jestem z powrotem na bazie. Pokażę wam ile kilometrów zrobiłam spalania i takie tam ciekawostki. Ale pierwsze wam opowiem. O Boże. Wszelkie emocje były po prostu dostępne. Zaserwowane mi tej trasy. A wszystko przez to, że się sama nakręciłam. Ja w ogóle nie wiem dlaczego ja tak zawsze mam. Bo ja zazwyczaj nie biorę. Ja w ogóle nie biorę raczej. No dobra. Rzadko biorę jakieś ładunki, które mają
ciasna awizę z tego względu, że wiadomo, że ja prowadząca firmę, czyli te wszystkie internety, mam dużo rzeczy generalnie do robienia, nie tylko jazda, więc zawsze sobie zostawiam furtkę, że w razie czego, czy jak odbywam jakieś spotkania internetowe i muszę się zatrzymać gdzieś na godzinę, to no, po prostu nie mogę sobie pozwolić na takie super ciasne awizacje, więc generalnie, ale sama sobie to jeszcze nakręcam, żeby jak najszybciej zrzucić, jak najszybciej nowy podjąć i tak dalej. No więc generalnie to załadowałam się teraz w Holandii. Rozładowałam się, później się załadowałam i mój chytry plan był taki, że pojadę na rozładunek do Czech, zaraz przy granicy czeskiej miałam się rozładować, a tym razem miałam ciężko, bo całościowo ważyłam 40 ton, więc wiecie, ja cały czas lewym, żeby tylko dojechać, a generalnie cały problem też polegał na tym, że miałam tylko 2 godziny zapasowego czasu jazdy w 2-tygodniowym rozliczeniu czasu jazdy, bo to jest tak, że w ciągu to się rozlicza tygodniowo, dziennie, tygodniowo, no i jeszcze 2-tygodniowo, więc ja w tej chwili mam 89 godzin, czyli godzinę mam jeszcze wolną, ale brakło mi takiego czasu w ciągu dnia. Wykorzystałam wszystkie. Wczoraj wykorzystałam 10, przedwczoraj wykorzystałam 10, a i tak mi jeszcze brakło. Już sama nie pamiętam, ale miałam minimum godzinę zapasu. No i tak. Całe Zagłębie trzeba było przyjechać. Okazało się, że na Zagłębiu, jak na Zagłębiu, były oczywiście korki, więc już Zagłębie mnie zatrzymało. Ale nie tak strasznie. I później już szło w miarę dobrze. Jakieś małe korki, zwężki, ale wiecie, nie takie stojące korki, że się traci 2 godziny, tylko takie. Coś tam się straci, ale w sumie nie ma tak źle. I tak korek za korkiem, że coś tam się straci, ale w sumie nie ma tak źle. I tak za każdym razem, z każdą kolejną godziną jazdy, gdzieś troszeczkę mi ta droga zabierała, że nie ma źle, w sumie jedzie się 30 na godzinę, ale się wciąż jedzie, nie? Więc z godziny na godzinę wykorzystałam wczoraj jeszcze zajechałam specjalnie na Autohofa, żeby zyskać dodatkowe 12 km, co powiedzmy, że dla ciężarówki jest jakieś 9 minut jazdy autostradą. Więc widzicie, liczyłam dosłownie każdą minutę. Każdą minutę liczyłam i wyprzedzałam. Non-stop wyprzedzałam, miałam 40 ton, a non-stop noga na gazie i nawet w cięciu, więc wiecie, spalanie też mocno w górę przy takim stylu jazdy. I wychodziło na to, że wszystko fajnie poszło. Rano dzisiaj wystartowałam o 5:00, no i szło świetnie. Taka wesoła, zadowolona, z chłopakami i pogadałam. A gdzie to piwo? Wszystko do granicy, fajnie, czysto. Nie? Wjechałam do Polski przez Olszynę, Olszyna rozkopana, zwężki. Generalnie takie zwężki, że nie tylko pochołki postawiane, ale postawione takie betony, nie betony, blachy, więc generalnie ciężka sprawa. No i się okazało, że taka jakaś biedna Dafina tam się zepsuła, ciężarówka. Tak mówi na siebie, że się zepsuło, bo kabina była w górze. No i wyobraźcie sobie, że jesteście kierowcą ciężarówki, która się zepsuła dokładnie w zwężce, gdzie jest tylko jeden pas i nie da się wyprzedzić, nie? Autostrada stoi. Ja bym zawału serca dostała, gdyby mój Volvi tak stanął. Jezu, Volvi, nie rób mi tego nigdy, bo zostanę zawału serca. Więc, ale chłopaki mi od razu na radiu powiedzieli, jak tyle, co to się stało. I tak generalnie to nie wiem, czy dobrze zrobiłam, czy źle, bo zjechałam od razu na objazd. Na objeździe jeszcze nikogo nie było, nie było, tak dosłownie za mną jechali na tym objeździe, więc dosłownie byłam pierwszą, która zjechała na ten objazd. I słyszałam jeszcze na radiu, że tam już wszyscy stali. Jak długo stali, nie wiem, ale generalnie to jadąc też lędówkami przez miejscowości, gdzie co chwilkę 50, też straciłam dużo czasu. No i wtedy moje marzenia o rozładunku przyjechaniu na bazę się pogrzebały. Emocje, jakim towarzyszyły temu, wolałabym ich nie doświadczać. No ale tak to jest w transporcie. I w końcu przyjechał, znaczy nie przyjechał, ale tak się śmiałam, że wjechał Alex na białym koniu i załatwił przeładunek na ich magazynu, na moich magazynach tego Biomaru, także zrzuciłam ten towar, bo generalnie mam umówiony serwis, bo w Volvo już trzeba wymienić olej. Volvo ma pierwszy serwis. Moim salonem macierzystym jest salon w Skawinie pod Krakowem, więc tam będę jechać i generalnie to gdyby mi tego nie przyładowali dzisiaj na magazynie w Opolu, to musiałabym być tutaj gdzieś chyba, nie wiem, 4 rano, żeby dojechać do tych Czech, zrobić rozładunek i wtedy jechać do Krakowa na serwis. Więc to, że mi tutaj zrzucili ten ładunek, to jest po prostu moje kilka godzin snu. Poniedziałek, po weekendzie, więc fajnie, ale miałam też taki, tak naprawdę to jeszcze chciałam zostawić auto w Gnietpolu, żeby mi dospawali uszy pod promy. No ale niestety okazało się, że są zajęci i nie dadzą rady tego zrobić, więc no nic, innym razem.
A dobra, teraz przejdźmy do tych, do podsumowania teraz, już wam pokażę na komputerze. No i tutaj mamy, generalnie widzicie, to jest spalanie średnie za całą trasę, czyli 8,5 tysiąca kilometrów. Tu jest średnia prędkość, 22 litry spalone na biegu jałowym. Cześć. Czyli na biegu jałowym, czyli po prostu jak sobie odpalałam gdzieś, jak sam stałam. Czyli, no ja mam taki, ja jestem, wiecie, nauczona przez starych kierowców, że jak się zajeżdża, to się nie gasi od razu. Wiem, że to jest właśnie wbrew tego, co teraz uczą wszyscy, jeżeli chodzi o ekonomię, ekologię, no ale ja zawsze Volvoniowi daję chwilę czasu. Więc takie są dane, tyle litrów spaliłam tym razem. No, tutaj mam średnie spalanie AdBlue, liter, 1 litr i 3 na 100 km, średnia prędkość. Co tu jeszcze mamy? Last trip reset, widzicie? 4.21, a dzisiaj mamy który? 6, 7? Ja już nie ogarniam. No i tyle. Takie są realne spalania tego Volvo na trasie. Przypominam, że to jest tandem. Tandem zawsze więcej pali, to jest inna konfiguracja. Więc tandem zawsze więcej pali niż przy niższych ładunkach, przy lżejszych ładunkach, w sensie dla zwykłego zestawu 14 ton to wcale nie jest dużo, nie? Dla tandemu to już jest dużo. Więc ładunki były różne, bo było i 10 ton i teraz widzicie było 22 tony i gdzieś tam była krótsza trasa 3 tony. Gdzieś było 7, gdzieś było 14, więc ładunki naprawdę mieszane, ale w kierunku cięższych, jak dla tandemu cięższych, czyli 10 ton plus. No i co jest jeszcze ważne, to Portugalia. Portugalia tak strasznie żre paliwo, Jezu. Jak na... nie, czekajcie, ja na pusto nie jechałam, ale już na powrocie miałam lżej. Na powrocie? Tak, na powrocie miałam lżej, bo miałam 9 ton. Strasznie. Strasznie, spalanie po prostu idzie tak w górę, że 10 litrów ponad normalne. Więc na Portugalii się nie da przeoszczędzić, więc dopóki nie dojeżdżałam do Portugalii, spalanie było bardzo ładne, fajnie Volvo szedł. Jechałam sobie tak w miarę ekonomicznie, 8-7, i dojechałam do Portugalii. Tyle było, tyle było. To tak tutaj chciałabym takie słowo skierować do ludzi zarządzających transportem, że są takie tereny, gdzie się nie da nic zrobić. I szkoda nawet próbować jeździć jakoś wolniej i nie wiem, jakoś super delikatnie, bo to nic nie da. Po prostu to trzeba gaz jak najszybciej przyjechać i tyle. Zresztą na niektórych właśnie terenach sobie tak też próbowałam to Volvo już swego czasu, to jak jest ciężki teren, to ja wyłączam tryb ekonomiczny, jadę normalnie i on dużo fajniej sobie jedzie, nie naciąga tego na górkach, a spalanie wcale jakoś tak nie wzrasta w tym ciężkim terenie, bo jak jest, trzeba te tony wytargać po górę, no to nic się z tym nie da zrobić, to musi kosztować, nie? Auto musi pozyskać energię skądś. Dobra, idę się teraz pakować. To by było tyle. Teraz weekend i w przyszłym tygodniu startujemy z serwisem w poniedziałek Volvo. Także dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.